Dzień dobry, witamy Państwa na przedmeczowej konferencji prasowej przed rywalizacją w meczu o Super Puchar. Ze mną jest trener Marek Saganowski, który w tym meczu będzie pełnił funkcję pierwszego trenera oraz Paweł Wszołek, nasz zawodnik. Zaczniemy od pytań nadesłanych do nas przez Mateusza Ligędzę z Polskiego Radia. Pytania do Marka Saganowskiego. W jaki sposób podzielił się trener Michniewicz z Markiem Saganowskim, czyli z trenerem, obowiązkami przed i w trakcie meczu o Super Puchar? Czy ma trener pełną swobodę do decyzji, planu, zestawienia graczy, czy też nad wszystkim czuwa trener Michniewicz, będzie prowadził odprawy, etc.? Jakby trener tu mógł nam uchylić rąbka tajemnicy w tej sprawie. Witam serdecznie wszystkich. Podział ról polega na tym, że pomiędzy nami jeszcze jest Przemysław Małecki, asystent trenera, który przekazuje informacje na temat na przykład tematu treningu, co by chciał trener, żebyśmy my zrobili. Resztę środków my już dobieramy wspólnie z Przemkiem. Jeśli chodzi o skład, to w pełni trener wybiera skład. Ja natomiast jak gdyby dyryguję to, będę dyrygował tym wszystkim przy linii. Jeśli chodzi o bieżące sprawy, takie jak w czasie meczu, no to wiadomo, to już razem z asystentem, czyli z Przemkiem Małeckim, będziemy reagować wspólnie to, co się dzieje na boisku. Czy zdaniem trenera to najważniejszy mecz dla Legii w najbliższych kilku miesiącach? Ja uważam, że w Legii są wszystkie mecze ważne i nie można sobie mówić, ten jest najważniejszy, bo jest to, jak gramy o trofeum w Superpucharze. Tak więc dla mnie, grając, każdy, kto jest tutaj w tym klubie, musi sobie zdawać sprawę, że zawsze się gra o zwycięstwo. Tu nie są ważne remisy, tu nigdy nikt się nie cieszy z drugiego miejsca, nigdy się nie cieszy ze srebrnego medalu. Tak więc dla nas to jest następny mecz, który musimy wygrać, który chcemy wygrać, który chcemy pokazać, że zasługujemy na to trofeum. Pytanie o Artura Jędrzejczyka. Jego sytuacja zdrowotna dotycząca tego meczu? Artur ma lekkie dolegliwości, które na pewno go eliminują z występu w tym meczu. Ważne jest, żeby w tym tygodniu jak najszybciej do siebie doszedł i był gotowy na mecze w Ekstraklasie. Kolejne pytanie jest dotyczące Michała Karbownika. Czy trener oglądał jego debiut w reprezentacji Polski? Zdaniem Mateusza ten mecz najlepiej pokazał, że Michał czuje się dobrze na lewej obronie. Czy też jest takie zdanie trenera i jak trener chciałby się odnieść do tego? Oczywiście, że oglądałem ten mecz z wielką przyjemnością. Zobaczyłem skład, gdzie na lewej stronie zobaczyłem Karbo na tej pozycji, w którą, można powiedzieć, wcelował w niego Aleksander Wukowicz. Ja uważam, że jest to pozycja, gdzie faktycznie ten chłopak może pokazać cały swój wachlarz możliwości. I nie do końca się mogę zgodzić z niektórymi, którzy uważają, że Michał mógłby grać w środku. Wydaje mi się, że gdybyśmy dali go rok temu na środek pomocy, nie wiem, czy wczoraj byśmy widzieli Karbo debiutującego w reprezentacji. Tak więc cieszę się, że potwierdziło się to, co rok temu trener Wukowicz pokazał, przybliżył nam Karbo na lewej obronie. Paweł, wiem, że też bardzo się kolegujecie z Michałem Karbownikiem. Czy ty oglądałeś jego debiut? Jak mógłbyś ocenić jego występ? Oczywiście bardzo się cieszyłem, tak jak powiedział trener Marek Saganowski, gdy widziałem, że Karbo wyjdzie w pierwszym składzie, bo myślę, że przez ten ostatni okres na to na pewno ciężko zapracował, zasłużył i było widać po prostu, że tą swobodę, szczególnie myślę, tak jak trener powiedział, że zagrał na tej lewej obronie, gdzie widać ten cały jego potencjał, tą jego szybkość, zwinność, ciąg na bramkę, przede wszystkim może rozwinąć swoją szybkość i tak dalej, grając na tej pozycji, bo mimo wszystko w środku pola musi grać bardziej zachowawczo i nie możesz tak bardzo ryzykować. Ale jak mam oceniać, to myślę, że występ był bardzo dobry.
myślę, że z każdą minutą spędzoną na boisku bardziej zaczynał wierzyć w siebie, w to, że po prostu zasługuje, żeby grać na tym poziomie, że było widać po każdym zagraniu, że jest to przemyślane i tak dalej, co później pokazał poprzez asystę do Arkadiusza Milika. Jak już mówię, na pewno na to ciężko zapracował i mam nadzieję, że wszystko co najlepsze jeszcze przed nim. Ważne, żeby przede wszystkim został taki, jaki jest, skromny, przede wszystkim pracowity, bo to uważam, że jest fundament do tego, żeby po prostu rozwinął się jako piłkarz. Trener trochę więcej mówił, więc może teraz zadam pytanie znowu do Pawła Wszołka od Izy Koprawek z Przeglądu Sportowego. Paweł, ty już przeszedłeś tę chorobę, z którym teraz właśnie walczy nasze społeczeństwo. I jak 19 września wróciłeś na boisko po kwarantannie? Czy odczuwałeś albo wciąż odczuwasz jakieś skutki tej choroby? Czy zauważyłeś, że twój organizm reagował inaczej na wysiłek? No powiem szczerze, że na początku sam się śmiałem trochę z tego wirusa i tak dalej. Później trochę znajomi czy przyjaciele relacjonowali mi to, co się działo we Włoszech, że to jest coś poważnego. No i co to mogę powiedzieć? Przed pierwszą rundą tej eliminacji Ligi Mistrzów, gdzie mieliśmy badania w niedzielę, gdzie test był negatywny, to w poniedziałek wieczorem czułem się taki bardzo osłabiony. Kręciło mi się w głowie, ale nawet nie myślałem o tym, że to może być koronawirus. I we wtorek po prostu czułem w dniu meczu się bardzo, bardzo jeszcze gorzej osłabiony. Zagrałem pełne 90 minut, a po meczu, można powiedzieć, byłem wrakiem człowieka, gdzie dbam o siebie, staram się dbać o swoją odporność i tak dalej. I po tym meczu, można powiedzieć, przyszedłem do domu, pojechałem od razu po meczu i czułem się po prostu, miałem jakieś tam drgawki, wysoką gorączkę i tak dalej. Następnego dnia były te badania na koronawirusa i myślę, że wyszły pozytywnie i każdy dzień był coraz gorszy. Miałem wysoką gorączkę, bóle głowy, bóle mięśni, a najgorsze było to, że po prostu myślę poprzez to, że jakoś osłabiłem jeszcze bardziej swój organizm poprzez ten występ. Czułem płuca takie pełne, jakby ktoś się po prostu napompował płuca jakimś tlenem czy czymś i po prostu to było najgorsze. Się obawiałem, że jak wrócę do treningów, będą jakieś badania, że coś może wyjść, bo różne słyszałem na ten temat opinie. Na całe szczęście badania wyszły bardzo dobrze. Żadnych problemów z płucami, z sercem i tak dalej, więc to jest dla mnie najważniejsze jako człowieka, jako sportowca. I nie będę ukrywał, że te pierwsze dni były bardzo ciężkie wracając do treningu, bo praktycznie 3 tygodnie, 3 miesiące byłem wyłączony z jakichkolwiek aktywności fizycznych. Nawet na rowerku nie mogłem jeździć, czy robić jakichś naturalnych ćwiczeń, bo nie wiadomo było, jak się organizm zachowuje w tym wszystkim. Ale co tu mogę powiedzieć? No, trzeba na pewno na to uważać, dbać przede wszystkim o ludzi, którzy są po prostu bardziej narażeni, chorzy, mają problemy jakieś immunologiczne i tak dalej, więc na pewno nie jest to zabawa, więc trzeba brać to na poważnie i ograniczyć do minimum jakieś tam ryzyko narażenia ludzi, szczególnie starszych, bo trzeba o nich dbać. To dodam jeszcze pytanie od Marcina Szymczyka, Legionet. Czy czujesz się już w pełni zdrowy w tym momencie, żeby rozegrać właśnie pełne 90 minut? Oczywiście, ja zawsze czuję się w 100% gotowy. Dam siebie wszystko w każdej minucie. Czuję się teraz, ciężko trenowaliśmy ten ostatni okres. Sam trenowałem jeszcze bardziej indywidualnie, żeby wrócić do jak najlepszej formy. Myślę, że z każdym dniem czuję się lepiej, a boisko zweryfikuję. Na pewno czuję się lepiej niż jakiś czas temu na samym początku i widzę, że ten organizm wraca do optymalnej formy, a akurat w moim przypadku, gdzie ja bazuję na jakiejś tam wydolności i tak dalej, jest to dla mnie fundament, szczególnie grając w bocznym sektorze boiska, więc myślę, że w tym momencie czuję się o wiele lepiej, ale na pewno jeszcze nie na 110%, tak jak byłem na samym początku. To jest pytanie do Marka, ale myślę, że też obaj możecie się do tego odnieść. Od Marcina Szymczyka, że minął nieco ponad tydzień od meczu z Karabachem i czy udało się wam pozbierać zespół, czy atmosfera się poprawiła, czy ten mecz może być taką szansą na odbudowę? Na pewno po takim meczu, po tym takim głównym celu, który sobie obraliśmy po zdobyciu Mistrzostwa Polski, gdzieś to uciekło. Ta atmosfera na pewno nie jest idealna. U każdego z nas to siedzi.
chcieliśmy bardzo grać w tej lidze, przynajmniej w lidze Europy. I trzeba sobie powiedzieć prawdę w oczy, że to tak z dnia na dzień nie ucieknie nam z głów. Mam nadzieję, że jutrzejszy mecz to będą te pierwsze kroki, pozytywne kroki do tego, żeby ta atmosfera się zaczęła poprawiać. Wielu piłkarzy jest na zgrupowaniach kadry narodowej. Czy w starciu z Krakowią można się spodziewać wielu zmian, może nawet debiutów? Z racji tego, że jest dużo zawodników na kadrze, no to samo z siebie wynika, że będą rotacje, będą zmiany w składzie. Natomiast nie przewidujemy żadnych debiutów, bo na dzień dzisiejszy nie ma takiego zawodnika w składzie, który miałby zadebiutować. A czy trener uważa, że przełożenie tego meczu z Wartą było Legii na rękę, czy nie? No myślę, że Legia pojechała po to, żeby zagrać ten mecz. Wydaje mi się, że lepiej byłoby być ciągle w rytmie meczowym, bo to jest najważniejsze dla zawodnika, dla trenerów, dla całej społeczności piłkarskiej. Bo wiadomo, jeżeli raz się gra, drugi tydzień się nie gra, potem się czeka następne parę dni, nie wiadomo, czy zagramy, czy nie zagramy, to jednak nie do końca to później wygląda tak, jak powinno wyglądać. I nie tylko piłkarze, zawodnicy tracą na tym, ale też widowisko. Trener zadebiutuje na ławce trenerskiej przy Łazienkowskiej. I czy jest jakaś trema? Marcin też dopytuje. Znaczy, na razie nie odczuwam żadnej tremy. Tak samo jak nie odczuwałem tremy, którą gdzie pierwszy raz debiutowałem przy linii w Gdańsku. Dlatego, że no, to nie jest tak, że ja to wszystko tym wszystkim kieruję, tylko mam nad sobą, wtedy miałem WUKO, dzisiaj mam trenera Michniewicza, który gdzieś tam w jakimś stopniu to kontroluje. Iza Koprawek zadała jeszcze 3 pytania, głównie dotyczące twojej współpracy z trenerem Michniewiczem przy okazji przygotowań do meczu, a także w trakcie, więc myślę, że też już w dużej mierze na nie odpowiedziałeś. Co mogę jeszcze tylko tutaj uzupełnić z tego, co powiedziałeś? 11 już było, przygotowania do meczu, skład. Pytanie jest o różnicę. Czy to dla ciebie drugi mecz, w którym poprowadzisz Legię jako pierwszy trener? I czy teraz jest to dla ciebie trudniejsze zadanie niż w meczu z Lechią, kiedy Aleksander Wukowicz był na trybunach, a teraz pierwszego trenera w ogóle nie ma w klubie? Czy ta zasada, wpływ trenera na twoją postawę jest mniej więcej podobna, twoim zdaniem? No nie, na pewno jest duża różnica, tak, bo Aleksandra WUKO nie było tylko przy ławce, tak. Jeżeli chodzi o mikrocykl treningowy, to on cały zrobił. Ja tylko widziałem, co trener chce, na jakich zasadach, jaką strategię przyjąć. I praktycznie rozłączyliśmy się z zespołem 1,5 godziny przed meczem. Tutaj to troszeczkę inaczej wygląda, to już ja już muszę prowadzić już poprzez to, że przeprowadzona strategia na ten mecz. Oczywiście wszystko z porozumieniem z trenerem, natomiast no już mikrocykl treningowy, środki treningowe to już od nas wychodziły, tak więc różnica jest kolosalna. Ja dostałam, ale myślę, że poradzisz sobie, masz taki charakter i też doświadczenie na różnych miejscach w zespole, że na pewno. Ale z czym sobie poradzę? Z tym wyzwaniem. A z wyzwaniem? No mam nadzieję, że sobie poradzę. Już troszeczkę tym trenerem jestem. Tak. Widziałem, jak inni ludzie pracują, tak więc trzeba po prostu wyjść, pracować i zrobić swoje. Jeszcze tylko dodamy, że dostaliśmy przed chwilą fantastyczną informację, że Iga Świątek jest w finale Roland Garrosa, także Idze bardzo gratulujemy i też jesteśmy dumni z tego sukcesu. Dokładnie. Tak. Dziękujemy i widzimy się przed kolejnym meczem. Do widzenia.